Nazywam się Dominik Jurczak, jestem dominikaninem odpowiedzialnym za Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie i znalazłem się tu dzisiaj, w 2018 roku, w Gdańsku, gdzie odbywają się warsztaty Muzyka Duszy. Chciałbym Was oprowadzić trochę i poprowadzić za rękę, pokazując Wam, co się dzieje i co się działo na tych warsztatach. Ale chciałbym Wam pokazać to od kuchni. Nie tylko i wyłącznie koncerty, w których będziemy uczestniczyć, nie tylko momenty piękne, te także, ale także te momenty, w których właśnie uczestnicy, ale i organizatorzy zmagają się. Bardzo Was zachęcam do wspólnej wędrówki. Znajdujemy się w kościele świętego Jana. To tu będą odbywały się wszystkie próby, warsztaty, koncerty. A w chwili obecnej w zasadzie kończy się już rejestracja uczestników. Wszyscy czekamy, bo za chwilę wielkie otwarcie. Jakie są Pani oczekiwania przed tymi warsztatami? Ach, spędzić przepiękny czas, zagłębiona w muzyce. Ja po prostu uwielbiam śpiewać, choć nie mam jakiegoś specjalnego talentu, ale bardzo lubię śpiewać dla Pana Boga. Wylosowałam godzinę, jak rozumiem, że w sali 21 będą indywidualne zajęcia. Nigdy takich nie miałam, więc przyda się pewnie. Czy ja mogę przeszkodzić na moment? To będzie trudne. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili mamy właśnie bardzo dużo chętnych do zapisów. A ile w ogóle mamy chętnych na te warsztaty? Ponad 150 osób. I to są ludzie z całej Polski? Skąd? To ja niestety nie mam takich danych, także trudno mi powiedzieć, ale z tego co wiem, to nawet z zagranicy przyjeżdżają do nas. Byłam 2 razy na warsztatach, więc mam nadzieję, że będzie tak jak poprzednim razem. Było naprawdę wspaniale, bo to jest takie przeżycie i duchowe, i bardzo dobry warsztat, taki liturgiczny, śpiewny. Więc myślę, że wiem, na co liczę w tym roku, że będzie tak samo dobrze. No i się zaczęło. Trwa właśnie pierwsza próba, pierwsza rozśpiewka. Tu będą dokonywały się, odbywały się wszystkie rozśpiewki. Miejsce ważne, dlatego że tutaj otwieramy nasz głos, by stać się prawdziwie instrumentem dla Pana Boga. Nie tylko naszym głosem, ale całym ciałem, by oddawać Jemu chwałę. Oczywiście uczestnicy będą na osobności, indywidualnie szkolić swoje głosy, natomiast tu zawsze będą spotykać się razem, żeby razem śpiewać. To oczywiście jest cała droga, która ma nas przygotować do koncertu finałowego w ostatnim dniu warsztatów. Ten kościół tam to kościół świętego Mikołaja, miejsce ważne nie tylko dla dominikanów polskich i miasta Gdańska, ale to serce naszych warsztatów. Dlatego, że w muzyce liturgicznej nie tyle chodzi o kształcenie swoich umiejętności, o spotkania indywidualne i o wspólny śpiew, nawet o ten koncert finałowy, tylko o to, by muzyka liturgiczna służyła Panu Bogu, otwierała nasze ciało, by być pełnym instrumentem Pana Boga. Ono może się stać tylko i wyłącznie w trakcie modlitwy. To właśnie tutaj, w tym kościele, będziemy modlić się razem. Będziemy modlić się liturgią godzin każdego rana. Będziemy sprawować mszę świętą. Będziemy słuchać konferencji. To wszystko ma nam pomóc wejść w tajemnicę muzyki liturgicznej. Podczas gdy ponad 150 uczestników ćwiczy się zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, organizatorzy robią wszystko, żeby przygotować przestrzeń, światło, dźwięk, akustykę dla wieczornych koncertów. Muzyka liturgiczna to nie jest tylko śpiew, ale to jest także słuchanie, stąd pomysł wieczornych koncertów. Bo słyszałem właśnie taką opinię, że słychać, że któryś z nich jest góralem. Jest, tak.
Dziś niedziela, ostatni dzień, wielki dzień. Przeplatają się razem i zmęczenie, ale też wielka radość, bo udaje nam się napełnić chwałą Pana Boga całe to miejsce, całą tą świątynię. Emocji bardzo dużo, ale przede wszystkim radość. Radość z tej atmosfery, ze spotkań, z kompozytorów, którzy żyją tą muzyką sakralną, muzyką liturgiczną. Po prostu to widać, jak Duch Święty w nich działa. Wydaje się, że się udało. Taka jest właśnie muzyka liturgiczna, która buduje prawdziwy kościół. Kościół nie tyle z kamienia, ile z naszego życia. Taka jest muzyka duszy. W tym roku skończyliśmy, ale przecież muzyka duszy się nie kończy. Do zobaczenia w kolejnym, bo przecież tam muzyka trwa.